Adaś, nie wiem, czy wiesz, ale dzisiejszy mój materiał, jak ostatnio byłem u ciebie na treningu u Hani, dzisiaj tak pomyślałem, że podpromuję moją jedną z ulubionych par, bo ja z Hanią mam bardzo, Hania ma bardzo specjalne miejsce w moim sercu i wisiałeś dzisiaj na fakt.pl, że chudniesz w oczach na samej górze. Byłeś dzisiaj na naszej stronie. Słuchaj, nie miałem świadomości takiej, że byłem, ale coś czułem tak mentalnie, że jestem gdzieś na jakiejś stronie i to mi może pomogło, wiesz, bo powiem ci, że dostałem tak potężnych emocji w tym tańcu tutaj na parkiecie, których wcześniej na treningach nie miałem, że ja się cząsłem no jeszcze z pół godziny, jak szedłem z parkietu, naprawdę. No, na pewno, to były medialne, wiesz, tutaj ze strony internetowej faktu, wszystko, na pewno to było to. Ostatnio rozmawialiśmy, było 2 kilo na minusie, ile jest teraz? Nie ważę się, ja już się nie ważę, proszę Państwa. Natomiast zapuściłem wąsy, wąsy są ciężkie, namaczam je takim specjalnym żelem, to mi wyrównuje wagę. Za tydzień jive, dlatego będzie jeszcze pewnie z 2 kilo mniej. Jak jive i skoki, to 2 kilo co najmniej. Jive jest naprawdę bardzo wymagający. Pierwsze, co Hania zrobiła, no prawie pierwsze, jak zeszliśmy z parkietu, to mówi, że od jutra nawalamy jive'a. Ale powiem tak, tango było poważne, ale za tydzień odpalamy rakietę i naprawdę myślę, że ten jive to będzie petarda. Na pewno będzie śmiesznie. Tak, na pewno będzie śmiesznie i, że tak powiem, zdradzimy tak rąbek tajemnicy, że na początku nie będziemy sami. Tak, będzie... Ale nie powiemy kto. To nawet nie będzie czworokąt, to będzie jakiś pięciokąt. Wielokąt. Haniu, powiedz mi, kochana, czy ty jesteś dumna z Adasia? Tak, jestem. Bo tak jak mówię, na początku nic nie tańczył, a teraz naprawdę dał czadu, tak? Wiadomo, denerwował się, ale to jest naprawdę super start. Ja się szczerze mówiąc nie spodziewałam miesiąc temu, że będzie aż tak dobrze, a jednak. No bo to był taki top tabeli dzisiaj, że po prostu. A to w ogóle teraz fajne pytanie mnie naszło. Zdziwił was rozkład w tabeli trochę dzisiaj? No mnie bardzo zdziwił, ja byłem zszokowany. Pomijając was. Nas? No nie, ja wiedziałem, że tak, Jacek z Basią fantastycznie zatańczą, ale zdziwiło mnie, że Leni odpadła, naprawdę, wiesz, i myślę, że szkoda bardzo też Miszy, bo fantastyczny człowiek, także mnie jest przykro osobiście bardzo. Mnie nie zdziwił, bo jestem tancerką, więc okej, na nas nie patrzyłam, nie chodzi o nasze miejsce, ale ja mniej więcej widzę, wiem, kto gdzie powinien być i myślę podobnie, tak jak było, oprócz nas, bo nie jestem obiektywna wobec nas. Jeżeli chodzi o Reni, no to niestety w tym programie tak jest, że w pierwszym odcinku, drugim, odpada zazwyczaj ktoś ze środka, bo ludzie wspomagają SMS-ami kogoś, kto jest na dole albo u góry. No i niestety para ze środka, która naprawdę fajnie tańczy, ma zawsze pecha. No i niestety padło na Reni, która jest świetna, naprawdę. Czyli musimy wygrywać po prostu, tak, żeby mierzyć środków. Albo przegrywać. Nie widzę innej opcji po prostu. Nie, no słuchajcie, teraz myślę, że jeszcze bardziej uwierzę w siebie. Hanka będzie jeszcze bardziej męczyć, tego jestem pewien. Nie wierz w siebie, ty tylko idź na salę. Tylko pracuj, tak, nie musisz wierzyć w siebie. Masz harować po prostu. To teraz na sam koniec, już zbliżając się do końca naszej rozmowy, powiedzcie mi, chciałem zapytać o jedzenie na sali. Co, jest czekolada, czy jest catering pudełkowy? Hania, catering pudełkowy to... Ile kalorii? To Ja 5000 na pewno. Nie, ja mam catering pudełkowy 1200 kalorii, ale... O Jezu, mało. Ale niestety on jest... Często jakby dodawane są jakieś 1000 kalorii dodatkowe. Ja zjadę swój catering, później idziemy do barku na dole, gdzie ładuję schabowszczaki, surówki, inne nie, pyszności. Schabowych nie jem. Jesz, Hania, jesz. Nie jem. To, co jadłeś, to był schabowy, tylko bez panielki. Nie, nie, nie jem. Mam nie? tytuł, Małczyk eksponuje Żudziewicz. Nie, to nie jest prawda. Co je, Hanka? Świnie. Nie, żartuję, nie, 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 oczywiście nie. Ale ja powiem taki news, bo wszyscy się z tego śmieją. No. Zadzwonili do nas z produkcji w trakcie treningu do Adama i nie odbierał przez 3 godziny. Zadzwonili do mnie i dzwoni Kasia i mówi, czemu Adam nie odbiera, gdzie on jest? A Adam był w tym momencie ćwiczył, nie wiem, brzuszki robił, czy nie pamiętam, czy deskę. Deskę robiłem. Ja mówię, niestety, Adam ma zabierany telefon na treningi i jak skończy deskę za 20 sekund, to będzie mógł odbierać. Ty mu zabiera. Tak, no, a kto? To jest gorzej niż w szkole, to jest po prostu jakiś obóz, naprawdę. Ale mało tego, ja też mówię cały czas, że jak czegoś nie mogę, mówię, że Hania mi nie pozwoliła. I to rzeczywiście tak jest, że ona mi nie pozwala pewnych rzeczy robić. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo dobry temat gazetowy. Dziękuję wam bardzo. Tak?